Hej, cześć. Jest to wprowadzenie do rozmów naszej społeczności. Społeczności OB Moja Nowa Pasja. Jej członkowie to zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni podróżnicy, dzielące się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, jak i uwagami na temat przeżytych doświadczeń. Szukamy odpowiedzi na swoje pytania. Wymiana tych doświadczeń ma na celu wspólny rozwój, do którego przecież nieustannie dążymy. Na naszych rozmowach poruszamy tematy snów, świadomych snów, OB, życia, życia po tamtej stronie, jak i szeroko rozumianego samorozwoju oraz wiele, wiele innych. Społeczność powstała z pasji, jaką stał się dla nas świat duchowy, OB i samorozwój. Połączyła nas przede wszystkim chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi i opowiedzenia o tym komuś, kto nas wysłucha, zrozumie, że to, czego doświadczyliśmy, jest prawdziwe. To właśnie tu mamy przestrzeń, gdzie możemy swobodnie wypowiedzieć się w tej kwestii. Ufam, że nie przez przypadek do nas trafiłeś. Być może nasze rozmowy natchną cię do popatrzenia na tematy, które cię dotyczą, pod innym kątem. Być może pomogą zrobić krok do przodu. Może też się zdarzyć, że zrobisz jednak krok wstecz, który akurat w tej właśnie chwili jest tobie tak potrzebny. Ufam, że jest w tym jakiś głębszy sens, głębszy zamysł. Zaproszenie do naszej społeczności znajdziesz w opisie tego filmu, także słyszymy się na Discordzie i serdecznie pozdrawiam, Mariusz. Ze szpitalem miałem taki sen, że tak, byłem z jakimś kolegą, taki, jakiś młodszy, ale tu stąd go nie znam, a tam go znałem, jakiś taki młodszy łepek, co nie? I z nim jestem i wiem, że jego tato jest tam w szpitalu, że leży gdzieś tam i czuję jakiś taki motyw, że jakaś taka starsza pielęgniarka podchodzi i mówi, że nie wiem, tak zrozumiałem, że jakby, bo on jakiś tam trochę poważnie chory i że za, nie wiem, czy jak to rozumieć, ale że tak jakby za jego ciało czy coś, że ten kumpel może dostać albo 9 tysięcy, albo 3 tysiące, ale nie pamiętam. I też nie pamiętam, jakiej waluty, albo czego, 3 tysiące, czy tam 9 tysięcy. Coś takiego, że wiem, że leży na takim szpitalnym łóżku ten kolega. No i to w sumie był taki epizod. Takie coś. I wiem, że ten kumpel miał motor jakiś. I tak w sumie z tego tak przyglądam się tego jego motorowi. No i tak go się pytam, czy tam mogę się przejechać, coś tam tego. No dobra, to tam jedź. No i tak zjeżdżam sobie tym motorem. Taka zielona jakaś taka, taki górzysty teren. No i zjeżdżam, takie skały, nie skały, tak w dół taka ścieżka, takie kamienie, jakaś trawa. I zjeżdżam. I już jestem tak jakby na dole i później ten młodszy kolega nagrywa mnie, jak ja się bawię z dwoma takimi psami, ale takimi byczymi, takie rottweilery, coś takiego. A czekajcie, czym się bawię, taką na kijku, takiego wstążka taka, co nie? A moja córka tego wieczora sobie zrobiła takie coś i tak jakby tą wstążką się bawił na tym kijku. I tak biegam, jest sznurek taki, sznurek, że ja po jednej stronie sznurka i tak biegam wzdłuż tego sznurka, te psy po drugiej stronie, ja tak macham w górze, a one są takie ogromne, tak jakby, nie wiem, mojej wysokości niemalże, może tam trochę niższe, dwa psy i jeden tak ochoczo biega za tym, a drugi tak niby biega, ale tak mnie w lewe żebra mnie gryzie.
I tak biegam, próbuję go zająć tym sznurkiem, tą wstążką, żeby on się tym zaczął bawić. A on tak mnie gryzie, gryzie, ale normalnie fizyczny ból taki czuję. To nie... Czujecie, tu taka świadomość już wraca i że ten, że czuję taki ból. To był ten jeden o szpitalu epizod. Drugi mam, że tylko taki ten. Taki jakby z magazynku takiego szpitalnego, że takie dwie półki widzę wzdłuż pokoju i na tym stoją jakieś dwa słoiki. Na jednej spółce z jakąś tam substancją. I że pielęgniarka coś mi tam pokazuje. Nie wiem, czy to, że to ważne, czy co. Mam takie jakieś krótkie. I jeszcze trzeci. W pokoju jakimś z takim sufitem tym kasetonowym, tak? Czy jak to się nazywa? Taki, co tam 60 na 60 takie płyty, co nie? Białe są. No. I ona wchodzi na drabinę. I tak jakby ten sufit otwarty był. I tam sięga ręką i z jednej płyty zdejmuje taki jakby krążek ten. Jakby krążek taki hokejowy, znaczy coś w kształcie krążku hokejowego. Takie brązowawe. W środku taka, no, strukturka ciekawa, tak jak to robił teta. To Viola chyba ostatnio mówiła o tym. Nie ormusy, tylko... Kurde, kojarzycie, co to się robi? Tą żywicę epoksydową się zalewa. Takie te... nie kojarzycie? No, orgony to są. O, organy, organity właśnie, Orgony no. albo orgonity to się No, 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 to nazywa. coś takiego, no. To właśnie coś takiego. A czajcie, i ona mi z półki schodzi i to pokazuje i słyszę głos: masz raka i umrzesz. Czajcie? Ale Łe. później tak się zastanawiam, czy ten, czy ja patrzyłem ze swoich oczu, czy byłem kimś innym. Znaczy nie wiem, a może tak podświadomie już sam się zastanawiam, że kurde, gdzie do mnie takie słowa, co nie? O, i no, mam to zapisane, że właśnie, że nie jestem pewien, czy to ja, czy to w kogoś weszłem i z czyichś oczu patrzę. O, no to taki epizod miałem ze szpitalem. Tych No, to ja kilka. ci powiem, że No, mów. mi to jednak chyba nie pasuje. Tak? A, bo też coś miałeś, ale... Tak powiem No. do mojej historii. Aha. No to... No, dlatego Ze mnie szpitalem? to No. zaciekawiło. To ja powiem ci inną historię ze szpitalem, nie? Dawaj. No. Remont szpitala jest, nie? Przed budynkiem. Bardzo duże okna były wymieniane. I w sumie tam był kiedyś szpital, nie? Z tym, że tak jakby teraz było zaaranżowane na inną jakąś. Znaczy się zlikwidowali ten szpital i tam coś innego budują. Nie wiem do końca co, ale ja akurat w tym gwarze tego tam jakby remontu się znalazłem i to było na dole przed tym takim, no nie ogród, tylko przed wejściem, taki plac budowy czy coś takie jakby, nie? I tam wymieniałem te wszystkie takie te, no praktycznie to już jest opuszczone, nie? Na tej zasadzie, nie? I jeszcze przy tym był motyw ze zwierzęciem, nie? To był taki motyw, że ja miałem wrażenie, że ten... Halo, halo? Cześć, Edytka. Halo, halo? No, witajcie, witajcie. Hej, hej. No i miałem wrażenie, że... Ja ostatnio chyba, co na tym, na wizualnym byliśmy, to tam wspomniałem trochę. To było tak, że jak ja bym się wcielił w zwierzę, nie? I to zwierzę nie zostało rozjechane przez auto, nie? Zostało potrącone i przeżyło. Ale przez to, że było jakby, że jakbym się wcielił w to zwierzę, to ono już nie było dzikie. Tylko było już tak jakby powiązane, nie? Jako tako ze mną, No, już twoja świadomość nie? Nie, dostała. taka masakra, bo ja, to dla mnie to było świeże pierwszy raz takie coś. Że to było jedno z drugim powiązane. Najpierw było z tym zwierzęciem i momentalnie jakby była historia przy tym szpitalu, nie? I jak ja tam w szpitalu byłem, to podeszedł do mnie ktoś i mi mówi, że
Tego zwierzęcia już nikt nie chce, nie? Tego. To był jeleń. Że tego, przez to, że został uratowany, nie? No, mimo to, że został uratowany, że przez to, że to było jakby wcielenie czy coś, nie? To nie ma się nim kto za. Już kto nie ma się nim. Kurde powiedzieć. Nikt się nie chce już nim zaopiekować, ani nie chce go, bo już jest przypisany jakby do mnie. No nie wiem, to takie. Ja to próbuję, bo to nie było. To były odczucia, nie? To nie są słowa, to nie są Ale obrazy, że to jest nikt po w prostu. sensie ludzi, czy w sensie tych zwierząt, że go Tego odrzuciły? nie wiem. Nie Tego to wiadomo. nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. To było takie dziwne. No i to właśnie to był ten jedyny motyw z tym szpitalem, nie? A ty wiesz, że ja też coś kojarzę u siebie, jakieś właśnie budowa, jakiś szpital, że też to kojarzę, ale też tak patrzę i nie mogę tego znaleźć, że. Ale to też jakaś taka krótka wrzutka tylko była. Znaczy szpital już był zamknięty, nie? To było podczas remontu i tam był jakiś szpital i to po prostu zamkli i no całkowicie, nie? I to był remont, ale co tam będzie następne, to nie mam pojęcia, nie? Na pewno nie szpital, nie? Tak se kojarzę. Nie wiem skąd, ale wiem. No, ciekawe. No. Tak to zapamiętałem. No i co, coś tam podobnego, czy nie? No, nie. Znaczy, Nie, no. no bo to wiesz, że może być podobny motyw. No ale ty tam jak tam, coś ze szpitalem było? To ty mi proszę. Ja ze szpitalem. Czekaj. Wiesz co, nawet nie jestem. Czekaj, czekaj. Ale to ze szpitalem. Poczekaj. Ja się muszę popatrzeć. Ale to nie tą noc, chyba poprzednią. Kurczę, musiałabym w notatkach. Nie jestem jakoś przygotowana, ale coś A to co pamiętasz było. tak? Ja też Coś nie ze miałem w szpitalem. tą noc. Ja miałem też kilka dni temu to, nie? Ja też nie miałem tego dzisiaj ani wczoraj, nie? Coś ze szpitalem miałam, ale. Poczekaj. Ale ciekawe, żeś tego też jelenia miał, no bo ja też tam przedwczoraj opowiadałem, nie? Że też miałem te jelenie. No to wtedy ty się odezwał i ja po chwili też się zaczęłam, bo to było No. na tych kamerach, nie? Ja też się mówię, że też miałem skojarzenie i to był, wiem, że to był Daniel. Tak zwany, że to był Daniel, nie? Że takie zwierzę, tak? No Daniel, a to jest jeleniowatek, ale to jest ta rodzina, to jest ta rasa, czy nie, jak to nazwać? Gatunek. Gatunek z No jeleniowatek, to jest ten jeleń. tak. No, to ja na takim jechałem, się ścigałem z kimś, nie? No, a teraz, a miał siodło? Wiesz co, nie wiem, Przypomnij kurczę. sobie, bo to jest dość istotne, bo ja miałem też coś ze siodłem i z jeleniem, nie? Znaczy się. Ciężko mi powiedzieć, no. Aha. Czy, no ja na pewno sobie siodła nie zapisałem, bo jakby to, co dla mnie było tam najważniejsze i najciekawsze, to No. właśnie to, że ja zobaczyłem najpierw kątem oka, że te jelenie są nieruchome, nie? A one niby biegną cały czas. Nie? I ja Aha, tak się, zaczęłeś. i tak z prawej strony biegła inna grupa tych jeleni i ktoś na nich siedział. Ja tak właśnie kątem lewym oka widziałem tą naszą grupę tych jeleni i to się jakby powtarzało, tak, nie? Jakby ten bieg się tak powtarzał i ja w końcu za którymś razem tak zaskoczyłem, nie? Po lewej stronie coś mi nie pasuje z tymi jeleniami, nie? I ja tak pamiętam, jak przenosiłem powoli, powoli tą świadomość, najpierw na te poroże tego jelenia, a później tak się bardziej szerzej skupiłem. Ja patrzę, a one są nieruchome i tak te nogi mają w ogóle w lewo skierowane. Jak ja sobie to wtedy uświadomiłem, to jakiś taki kurczę, taki myk, takie jakieś dziwne, tak jakbym wypadł w ogóle z tej symulacji, jakby z tego wymiaru bym wypadł, który był jakby fałszywy, nie? I się znalazłem w ogóle w jakimś innym miejscu, bo tamto to było wcześniej jakieś, nie wiem, kurczę, gdzie to było, jakieś bezdroża, nie wiem, co to było, ale się znalazłem w ogóle w jakimś mieście i to był taki, wiecie, to był taki
wybetonowany, jakby taki zrobiony, wybetonowany lej na jakieś wody chyba opadowe, takie duże, nie? Zbiornik takie wody, coś, tak? Nie, ale tak jak woda by płynęła, nie? Jakby były duże opady, to był taki duży, wyprofilowane miejsce na te opady, na tą jakby taką rzekę, która powstaje, nie? No i tam też był most, nie? Ja się tak do góry na tym jeleniu podjechałem, patrzę, a tam takie miasto, taka metropolia, nie? I sobie myślę, gdzie ja chciałem iść teraz, nie? I się wróciłem pod ten wiadukt, tam się ciemno zrobiło i razem z tym jeleniem takiego fikołka zrobiłem o 180 stopni. Nie wiem czemu. I się obudziłem. Gdzie zacząłem jechać, bo pamiętałem, że gdzieś miałem jechać i że w złą stronę pojechałem, to się wróciłem pod ten wiadukt. No, jakieś takie coś dziwne. No, ale fajne było jakby. Takie poczułem. Nie wiem, kto to opowiadał. Może też tym Zoma opowiadał, że właśnie o tych zadaniach, nie? Że czułem po tym, jak wypadłem z tej symulacji, czułem taki jakby sukces, nie? Że mi się udało połapać, że coś jest nie tak. No, a pamiętasz ten moment uświadomienia, to były te drgania i że one nieruchome były, tak? Tak. No, moment To było. uświadomienia to było. Zacząłem coś podejrzewać, bo lekko kątem oka widziałem, że coś jest nie tak z tymi jeleniami, i tak zacząłem powoli obracać tą świadomość, ten punkt, w który się patrzę, właśnie na te jelenie, nie? Mi się wtedy tak jakby ten wzrok poszerzył i zobaczyłem wtedy, że one są nieruchome, nie? No, tak jakbyś teoretycznie, jak cały czas patrzyłem do przodu, to tak jakbym miał normalne pole widzenia, nie? Ale w momencie, jak zobaczyłem te właśnie nieruchome jelenie, to mi się to tak poszerzyło. Też to było ciekawe. A ktoś tam, jakieś inne osoby tam były? Tylko te No zwierzęta. tam były jakieś, tak, bo ktoś tam i ze mną jechał na tych jeleniach, i po drugiej stronie ta druga grupa. To żeśmy się jakoś, oni nas ścigali, albo my ich, sam nie wiem, coś takiego. Tylko że ciężko mi powiedzieć, czy na wszystkich tych jeleniach siedzieli, czy nie. Ale tak, jak mi się wydaje, że coś tam było na nich, nie? Takie wyścigi, znaczy wyścigi, no pogoń taka pomiędzy nami była. Ktoś kogoś ścigał. No, a później z tymi wróżkami, nie? Nie wiem, czy pamiętacie. To przypomnij. Z wróżkami nie. No, to byłem na tym statku i co? No i walczyłem oczywiście z takimi, to był jacht taki duży. I walczyłem z takimi jakby wróżkami, z krzatami latającymi, które atakowały ten jacht i ludzi tam. I walczyłem ja i z kimś tam jeszcze walczyłem. Takie działka rozstawialiśmy, nie? Te działka strzelały takimi rakietami do tych wróżek. No, a później się okazało, że ten jeden z nas zdradził. No, jak ja to zobaczyłem, to też tak się powiększyłem względem wszystkich tam i wszystkiego. I tak go wziąłem jak śmiecia i wyrzuciłem. No i to o tyle to było fajne, nie? Bo jakby wydaje mi się, że przedtem chociażby ten ostatni ten sen, co Marcin opowiadał, nie? Co z tym kryształem, nie wiem, czy żeście to słuchali. No to tam też był motyw zdrady na koniec. I w ogóle mi tam wbił sztylet w żebra. Ja tam się wykrwawiałem, umierałem. No i byłem w szoku w ogóle, nie, że zdradził ktoś. Tego typu że motywy trochę miałem, nie, że jest jakaś zdrada, ja jestem w szoku, nie. Teraz jakoś tak
Też po tym live'ie od Jarka, nie, że jak on opowiadał o tych paczkach emocjonalnych do przerobienia, no to jakby nawiązując do tego i nie wiem, czy on też mówił ogólnie o zadaniach, które mamy, bo chyba tak, no co, no tak, opiekunowie, co dają nam niby zadania jakieś tam, nie? Ci opiekunowie się chowają za nami. No po prostu mamy coś przerobić, nie? I tak se myślę, i przerobiłem z tymi jeleniami, że tak powiem, bo wypadłem z tej symulacji, jakby nie wiem, do innego wymiaru wypadłem. I tak samo jak tego zdrajcę wywaliłem, nie? Po prostu się powiększyłem. Już nie byłem taki zszokowany tym, tylko po prostu jak śmiecia, nie? No i co tak myślę, no jakby tak w to zinterpretować, no to coś tam przerobiłem, nie? U Jarka Bzomy też tam się pojawiało, że tam jak jesteśmy, a widzimy kogoś większego, no to jest na jakimś tam wyższym poziomie astrala, nie? Kogoś małego widzimy, no to on jest niżej względem nas, nie? No, jakby to tak zinterpretować, a ja się wtedy powiększyłem ponad nich, to mógłbym to tak interpretować, że moja świadomość się zwiększyła, A poszerzyła. wyskoczyłeś z poziomu. Wyższy poziom. No, no, tak. Ogólnie świadomością, zrozumieniem, nie? To bym to tak interpretować, no. No, tylko że po tym to nic mi się nie śniło. Jeszcze ani ten. Ani wczoraj, Ale to ani po ja powiem ci, kamerkach. też taki coś zauważyłem, że jak coś ogarniesz, nie? No, w To już sumie tak. jakiś czas jest spokój, nic się na przykład nie dzieje. Tak, jak Oczywiście taki taka trochę przełomowy, wolne nie? akcje, takie wolne akcje są jakieś tam zwykłe, takie jakieś nie coś. No, no. Też tak, no. Tak by pasowało, no. Że jak jest coś grubszego, no to spokój. Nie wiem, czy to idzie z automatu, czy po prostu my sobie to jakoś ogarniamy, A nie wiem. że może wiesz, jakbyś miał codziennie byś musiał coś ogarniać, nie? Czy ja mówię ze swojej, jako ja bym codziennie coś ogarniać, to nie wiem, czy bym po prostu nie dał sobie, nie? A tak jak co jakiś czas, to wtedy jest taki dystans i trochę trzeba, wiesz, to przerobić też No ze tak. sobą, nie? Przemyśleć, ułożyć sobie. Przetrawić to wszystko. No może kwestia wyćwiczenia, nie? W sensie z czasem, no to pewnie będzie lepiej szło. No, bo to doświadczenie i tak No. zrobi swoje i. Bo Jarek to chyba, co on? Z tego tak bym zrozumiał, że on co noc jakieś tam rzeczy ogarnia, nie? No, ale Jarek, który? Bogacki. No, tak. No ale to tak myślę, że on to jest takim hardcorem, nie? No bo jak on Ponad sam wymówił. 40 lat. No ale w sensie, że też od dziecka, No. nie? Bo można mówić, że na przykład, Czteroletnie. nie wiem, tam my sobie teraz wymawiamy okej, nie? Tylko że może i my sobie wymawiamy różne rzeczy i przez to nie możemy wychodzić tak dalej, no ale sorry, on miał to w jakim wieku, jakie miał akcje, nie? No, to właśnie. No No tak, właśnie, i też przedmiot. bez tych, no, indoktrynacji jeszcze, co nie? Także nie miał No. żadnych przekonań i tak dalej, No właśnie, no że tak właśnie. powiem, no to też miał On może już sobie trochę lżej. umysł czyścił na bieżąco, nie? A myśmy jeszcze nie byli w tym No. momencie świadomi tego. No ja ponoć miałem koszmarów dużo, nie? Jak byłem taki mały, Z mały. dzieciaka? Tak. Tylko że ja Ciebie teraz tak? tych koszmarów nie pamiętam, nie? Tylko to mi mama mówiła, że miałem, no ale no to co rodzic zrobi? Nie A bój się, to tylko sen, nie? No to śniło ci się, głupie. tak, to No. tylko No. sen. No ale z tego, co Jarek mówił właśnie, że małe dzieci często mają takie, a nie wiem dlaczego, ale że często właśnie takie koszmary mają. Tak? Jarek tak mówił?
mój syn to miał, nie? Co wam mówiłem z tym Właśnie, Bobo? ty kiedyś opowiadałeś, no. I co, i to się uspokoiło teraz? No na razie tak. Na razie się nie budzi w nocy. No ale chociaż zrobiłeś tam... coś tak, coś, nie wiem. Jak to powiedzieć? No to co ja przedtem robiłem, to było... Szałwią coś tam chyba pisałeś, nie? Tak, szałwią robiłem. Plus jeszcze mam te kamyki turmalinowe, czarny. No, ale kamień turmalin czarny. Chociaż Jarek ostatnio powiedział, że ale te dobra. Nie, ale kamienie, no to jest twoje przekonanie, a twojego syna? Znaczy, to nie wiem, czy... Bo tak, bo ja w to tak na początku, jak chodzi o tą szałwię, no to tak też tam średnio trochę wierzyłem, no ale zrobiłem, no i no to wiecie, no to mi coś do oka wpadło, a jeszcze w połowie korki wywaliło, no to sobie myślę, coś jest no na to rzecz. Może i coś w tym jest, no. No i a później z tą no, tą taką bransoletkę z tego kamienia, no i nie wiem w sumie, czy to mówiłem, ale to... Po tym odkażaniu, no to spałem w tej bransoletce, jak pamiętam, no to tam mi się sam jakiegoś nic takiego nie bardzo śniło. Tak jakieś lajtowne rzeczy, taki powiedzmy typowy, nie do końca cokolwiek znaczący sen. A sen na drugi dzień myślę, no to dobra, to ściągnę tą bransoletkę i zobaczę, co będzie, nie? No to... Co tam się działo? Jaki był atak na mnie po prostu? Tam byłem gdzieś tu, powiedzmy, niedaleko w okolicy. Gdzieś tam jechałem, ale coś chcę. Muszę się wrócić po coś tam. I w ogóle to mnie takie osy goniły, które łatwo mogłem odpędzić, jako same te osy. I tam się mało nimi przejmowałem, ale. Był jeden taki upierdliwy szerszeń, strasznie upierdliwy. Jego to się już trochę przestraszyłem. Się strasznie na mnie uwziął. Aha. Nie chciałem, nie mogłem go tak łatwo bot, czy odgonić. Strażnik? Myślę, że bot to był. Aha. Jakiś bot w takiej postaci, nie? No, i no. Co tam się działo jeszcze? Właśnie, a gdzie ty o tych botach słyszałeś? Jak ty wiedziałeś, że to są boty? Bota... Ta sama nazwa, bot. Nie wiem, czy od Marcina tam z tego podcastu, albo też chyba Jarek Bzoma coś takiego gadał w tych wywiadach, mi się wydaje. Też, ale ma on roł chyba też, czy nie? Ale to ogólnie, no, często się słyszy, że to tacy, żeby właśnie wystraszyć, żeby nie iść dalej. Może inaczej nazywane, to, nie? To. Metodyka, że po prostu tak tempo ci przeszkadzają, nie? One jakby nic nie mają zrobić, tylko są tak zaprogramowane, nie? Dlatego bot. No, ale strasznie ten szerszeń był upierdliwy. No, co tam? No, mów. Nie, bo ja sobie... Dobra, to... Ja sobie właśnie rozkminiałem, jak to jest z tymi botami. Czy one nie są specjalnie wysyłane jako... No to jest... Chyba tam Monroe mówił chyba o tym dzicz astralna, mi się wydaje, nie? Że to jest jakiś tam no chyba tak, ale to, czy to obszar wokół ziemi. Czy to przewodnik gdzie wysyła tego, żeby cię też to ogarnął może, nie? Może też tak być, no bo tam się chyba w jakimś momencie dobrze by było świadomie się jakby przebijać przez to, nie? Jakby umieć z tym walczyć, no bo jak zwykły bot może ci ukraść świadomość, no to... Słabo raczej, znaczy w perspektywie rozwijania świadomości, nie? Dalej. No, także właśnie kontynuując, no to sobie myślę, może ten kamień coś tam robi jednak, nie? Skoro nagle ściągnąłem, a tu taki atak wredny. Niby Jarek powiedział, że to... Takie trochę bardziej placebo, nie? No. No, jak działa, jak sobie to po prostu zaprogramujesz, tak? No. No ja tam, wydaje mi się, że ja się nie nastawiałem na to, że
będzie jakaś zmiana, nie? Jak to zdejmę. Ale dostałem, chyba że sobie tak mówiłem głęboko, że nawet nie byłem tego świadomy. Ale nie wiem. Raczej interesują mnie fakty, nie? No, dopóki mnie te osy nie zaatakowały, no to nie miałem nic na potwierdzenie, że to coś działa. A czym dla ciebie taka osa jest? Jak myślisz? Czy może osę kojarzysz jak to symbol? Przynajmniej mi się objawiło to jako osa, nie? No, ale boisz się no. Na przykład? Znaczy... Ziowadów, znaczy tyle, że znaczy boję się. No, nie przepadam za ukąszeniem, nie? Urządleniem. Więc to bardziej tylko na tej zasadzie, nie? Ja nie jestem uczulony i tak dalej, no ale pomyślę, żeby mnie miało coś ubalić, no to wolę tego uniknąć. No ale to ugryzie i tyle i poleci ci, nie? Nie wiem. Dobrą sprawę, nie? No, a mnie będzie boleć przez 2 godziny. Na przykład. Nie chcę tego. No ale nie umrzesz raczej, nie? No nie umrę, no ale to jest, wiesz, ja to wiesz, próbuję. Jak masz opcję urządlenia, a nie urządlenia, to co? To nie będę się podkładał. No ja wiem, ale to wiesz, chodzi o to, ten moment taki, bo ty byłeś taki w pełni świadomy tam? Czy... Nie. Znaczy, byłem na tyle świadomy, że potrafiłem te zwykłe takie osy odgonić. Nie, tak z automatu jakby. No, tylko że ta jedna była taka upierdliwa. A później to nie wiem, czy tam coś nie zacząłem ogarniać, że coś tu jest nie tak. I jakby się też w innej scenerii znalazłem, bo mnie przeniosło do takiego... Taki parking był gdzieś tam też względnie niedaleko z samochodami, jakieś błoto tam straszne było, był taki duży ekran, co na przykład rzutnik na to coś dawał i w ogóle mnie postawili przed jakąś rozmową rekrutacyjną. Cześć Wiola. Zdalną. Hej wam. Hej. Hej. Halo, halo. No, cześć. Światła przychodzi zapalać. Śmieję się. Wiecie co? Oglądałam sobie ten film, nie? Wczoraj, nie? Czekaj, czekaj. I co, Michał, Soczy. Jeszcze coś masz do dokończenia? Czy... Aha! Czyli... No bo Michał opowiadał, no, że było błoto i... Nie, to jedno zdanie tylko wam tylko dokończę, co mi się wydaje, że no, że jak cokolwiek zaczynam po prostu myśleć, że coś tu jest nie tak, no. Minimalna myśl. No. Kurczę, chyba mnie tak zawsze przerzuci w jakąś w ogóle inną akcję. I wiesz, i znowu na nowo, a okej, okay, dobra, nie, i jazda. Także kurczę, trzeba się jakoś nauczyć połapać w tym. No. No i tyle. Czyli jakąkolwiek odzyskujesz świadomość, to Bach to ci zaraz... No tak, bo macie, znacie to uczucie chyba, nie? Że macie ten sen i tak sobie zaczynacie myśleć troszkę po troszku, nie? Minimalnie, że coś tu jest nie tak, nie? To znacie to uczucie? Tak, tak, te foki jak no zdają, właśnie. Tak. No i pomyślcie, no i co się wtedy dzieje, no? Coś, no wiadomo, jakaś zmiana akcji albo coś tam... Zmiana coś akcji, no, nie zmiana tak, akcji, nie. Zmiana akcji, gdzie indziej się no. Akcji. No i kurczę, no, połapać się teraz w tym. No ja ostatnio też tak miałem, też tak pierwsza myśl, coś tam się dzieje, ale nic, akcja idzie dalej, ale dopiero druga myśl mi uświadomiła, że jednak coś tu nie tak, ach kurde, to sen. No. Dobrze. I coś tu jest, coś tu jest. No to tyle. To co tam z tym serialem czy tam filmem? No, opowiadam. O, no. Oglądałam wczoraj, wieczorem. Ten te co całym... kryją jej oczy, tak? Tak, słuchajcie. Masakra, nie? Hmm? Masakra ten film. Nie, no fajny. No i zaczęłam słuchać tych dźwięków, bo chciałam zobaczyć, czy ten trzask usłyszę. Ale jeszcze nie dokończyłam do końca posłuchać właśnie tego. Ale nie, kurde, nie mogę znaleźć tych trzasków. A Michał? Michał też słyszał, nie? Ale to co, mówisz, że sobie odpaliłaś i nie słyszałaś trzasków?
No właśnie, odpaliłam sobie w dzień, bo chciałam zobaczyć te trzaski, kiedy ja to usłyszę i nie mogę załapać. Patrz, no to kurczę, no to te trzaski to są z naszej głowy, muszą być. No właśnie, chciałam zobaczyć to i puściłam sobie to w dzień, ale jeszcze nie dokończyłam, bo zawsze coś, wiesz, no zawsze coś jest, nie w międzyczasie. Wyskoczyło. Zawsze wyskoczy coś. I sobie z tego filmu techniki robię, wiecie, i się szczepię i mówię, czy to sen, czy co. I tak sobie się bawiłam. I wyszłam z pokoju, patrzę, światło zapalone, a ja nie zapaliłam światła. Tak? No, wtedy coś było zapalone światło. I pewnie Sandra przyszła, zapaliła. Ja żartuję. Nie, serio, no ja nie zapalam tego górnego światła. No, w dzień, zresztą. Dziwne to jest. Ja mówię, kurde, znaki. Taki dziwny sen miał, no. Jak ja kilka razy tego słuchałem, to dwa razy miałem te trzaski i za każdym razem inaczej, nie? To po prostu jak ty no też właśnie, tak właśnie, to mnie też zadziwiło, bo ty mi mówiłeś, no. A ja sobie tak tylko puściłam, mówię, zobaczę. Wieczorem to było kiedyś. A ludzie często tam piszą, nie? Że mają jakieś trzaski w głowie. Ale miałeś też u góry głowie, po lewej stronie miałam ten czas, przełom. Czy ja miałem, tak jakbym to ze słuchawek słyszał. Tak to... Nie, znaczy w głowie to było. Tak, w głowie, nie? No bo jakby mam słuchawki takie zamknięte, nauszne, nie? Jeszcze mam wyciszanie otoczenia. No właśnie, ty masz te słuchawki, co mojemu synowi kupiłam. Kurde, ale są super. No ja polecam. No, wycisza dosłownie, coś wspaniałego się słucha. Dosłownie zero reakcji z zewnątrz, nic nie dochodzi, żaden dźwięk można sobie nastawić. Zwłaszcza wieczorem, super. Nie? No super jest właśnie. Ja muszę sobie te słuchawki takie chyba kupić. Douszne podobnie są fajne. Działać? No super są. Douszne też mają niektóre takie funkcje, nie? Tylko tam wiesz, no co tam z wyciszaniem, to są chyba... To musisz zakładać, to są super naprawdę. A przepraszam was, przerwę. Powiedzcie mi, o czym wy mówicie? Co wy słuchaliście? Cugiera. Darka zbiera dźwięki. Aha. Znaczy się, to są dźwięki z Instytutu Monroe, nie? To są... Darek tylko sobie po prostu na dysku jest na stronę kiedyś. To na dysku jest tu wrzucone, nie? To są te godzinne? To te godzinne, to są te godzinne. Godzina czy półtorej, godzina 24 chyba, nie? Tak, to te. To posłuchajcie, czy tych trzasków też będzie słyszeć. Ale to wieczorem najlepiej się zrelaksować. Znaczy wiecie co, jak ja to raz słuchałam, bo ja tak już właśnie tak w nocy, wieczorem, nie? Bo tak puściłam sobie to i się tak zastanawiałam i powiem wam, że nie wiem, po prostu wyrwało mnie tak. To nie wiem, czy zasypiałam, ale czułam, że coś mnie wyrywa i obudziłam się, no. Tak samo ale miałam, rozbudziłam tak się i już koniec, już potem już... Mnie też wyrzuciło. Dosłownie jakbym spadała gdzieś, pum. Może trzeba wtedy właśnie na obserwatora się przyłączyć i zobaczyć, co się mnie dzieje. Wzięło tak jakby do góry coś, bach, coś rwało i tak się przebudziłam i już. Mhm. No to ja też miałam tak, że... No ale słuchaj. Takie moim zdaniem to było wyjście, nie? Takie no jak dalekie, czułeś, że wyjście. Do góry, no, krótkie, ale... Jak do góry czułaś albo spadanie, no to jakby chyba ewidentnie. No ale ten czas był dziwny na to. No czas to jest taką oznaką ponoć zaraz przed wyjściem. No powiem wam, że ostatnio właśnie co te wibracje też czułem, to właśnie słyszałem te szelesty, o których ten Czarek wspominał w uszach. To takie kartki i to tak po dwóch stron takie same. No ja, ale jakoś nie wiem, nie ogarnąłem się i nic nie wyszło z tego. Wyjdzie. No to tak jak mówię, no ja słyszałem po prostu tak jakbym te dźwięki słyszał, tylko że no te dźwięki i tak jakby odczuwałem jakby w środku głowy, nie? Coś po prostu. No ale plus jeszcze oprócz tych trzasków, co się zdziwiłem, czy to jest w dźwiękach? Nie? Takie, no właśnie ja też chciałem to usłyszeć. No i ten masaż głowy taki miałem też później. Fajny. Dobra. Ale kurczę, bo ja słuchałem to sobie myślę, kurczę, muszę teraz zasnąć, to pewnie mi się uda wyjść, nie? Ale leżę na tych plecach, a
te słuchawki też są w sumie duże. No i kurczę, a to też mi szumi i tak kurde nie mogę zasnąć, nie? W takich warunkach. Możesz sobie całkiem ściszyć, żebyś nie słyszał tak. Albo ciszej. Ciszej zrobić. Niewygodnej też myślałem, żeby nie kupić, kurczę, na dousznych sobie nie spróbować. Byłoby wygodniej, mógłbym na boku się położyć. Co, na bok położysz, to nie będziesz jednego w jednym uchu słyszał. Musisz ale, sobie poduszki tak zaklepać, jak żeby... Jak douszny, to no to ten, ale to też po pewnym czasie niewygodnie. Niewygodnie, przebudzi się i sobie zdejmie. Dlatego ja to robiłam budząc się w nocy. Najlepiej wychodziło. Ja wam mogę polecić te słuchawki. To są Sony WH-1000XM3. Ja nie wiem jakie, ja muszę zobaczyć, one mają kupiłam. Jedne z lepszych tych wyciszeń. Mhm. To masz przewodowe czy bezprzewodowe? To są bezprzewodowe. Ale no kabel też można. No ja na kablu słucham, bo mam lepszy, w sensie, bo bezprzewodowo gorzej ten dźwięk idzie, nie? W sensie, bo to chodzi o przepustowość danych do słuchawek, no to po kablu, no to zawsze więcej pójdzie, no, niż bezprzewodowo. Ale ja patrzyłam ostatnio na takie strony i oni polecają, czekajcie, ileś herców muszą mieć słuchawki do takich dźwięków. Znaczy same... Pasmo przenoszenia. Tak. Tak, samo to pasmo to chyba większość tych słuchawek, czekaj, nawet ja tych tańszych. To właśnie nie jest te tańsze oni, tańsze właśnie no, polecali słuchawki. Łapią się raczej drogie w tych słyszalnych pasmach, co nie? No, bo to tam jest, bo chodzi jeszcze ogólnie o tą jakość dźwięku, nie? Żeby to się tak fajnie zgrało z basami, nie? Te tony wysokie. Mhm. Ale to lepiej też będzie tak samo. Zależy ta jakość tego samisynku też, nie? Bo jak jest. No to też właśnie jest kwestia, no bo te MP3-ki, one z definicji mają poobcinany zakres tych herców, nie? Po prostu taki jest format MP3, no to najlepiej mieć ten instytut, to on tam dawał, to się nazywa format FLAC. FLAC. Mhm. Nie? No to już on najwięcej jakoś zajmuje, ale to jest format bezstratny. Więc no najlepiej, czy no nie wiem może. Oni polecają tutaj te Panasonica jakieś ławeczki za grosze. Te wszystkie strony, które produkują te dźwięki, polecają te słuchawki tanie. Pani Nosynika, jakiegoś RP. No, ale to wyślij gdzieś ten link. No zrobię, ale ja mam Amazon właśnie. To też idzie? Jest Amazon w Polsce. Zrobili Amazon i aha, zrobili go tak badziewnego, że nikt tam już nie chyba. No dlatego ja lepiej te nazwę tylko kopiuję. Nie wiem, jak firma największa oni na świecie. Mają od 10 do 20. Takie wejście do kraju. 24 tysiące herców. To takie oni kazali. Jakoś. Na tych stronach patrzyłam właśnie, jakie oni słuchawki. Oni polecają cały czas te słuchawki, nie wiem czemu. No bo im nie schodzą może. Ale czekaj, bo tutaj poczytam te komentarze. Dobra, dobra. Co tam więcej u was ciekawego? Rytka, jakieś ciekawe sny? No wiesz co, ja mam sny ciągle, wiesz... Dalej? W obrębie tak, rodziny? Tak, w obrębie rodziny, w obrębie pracy, domu. To jak to... ja. Bo to w dzień się przeżywasz to wszystko, a później w nocy masz. Dosłownie, tak jest. Ja tak samo mam. Tak samo. Tak, u mnie to samo. Nie mogę cię wyrwać. Cholera. Też ci dzieciaki dają w kość? To u mnie jest ostatnio dramat po prostu. Nie, no to wiesz, no szkoła dużo, nie? Ale z dzieciakami czy z tym, że z nami? Masz dramat? Z dziećmi.
takie szaleństwo, że bo ciężko mały, ogarnąć. No, mały, no. No. Nie no, wiesz, małe dzieci, mały problem, duże dzieci. Moja córka ma troje dzieci maluchów, no to to ja tam poszłam, wiecie, ja pierdzielę. Ja tam się dzieje, tam się dopiero dzieje. To u mnie się nigdy tak jeszcze nie działo, jak u mojej córki. Wiecie, naprawdę. Ale ona ma jedno ma trzy, drugie ma dwa latka, a to ostatnie jest ten, ma dwa miesiące, tak? Także o czym mówimy? Jeszcze dwa miesiące ma, no to już dopiero. Tak! Będzie za rok, dwa. No naprawdę, to u niej się dzieje, to ja wam mówię. To. No bo u mnie to tam, wiesz, no to w Wochenende, co żeśmy tak poszaleli oni sobie tutaj, tak? Z tymi filmami i z tymi grami w ogóle. A później się dziwić, żeby się jakiś... Jerzy, słuchajcie, w całą Wochenendę grałam w te Mario, nie? Co to, koniec świata? Łódki. Nie. Łódki, nie? Łódki, jeździliśmy na tych łódkach. Ta gra w Mario Nintendo. No, a w śnie byłam dzisiaj, ja faktycznie byłam. Tyle pontonów powyciągałam, słuchajcie, że się, nie wiem, ile to było pontonów w tym śnie dzisiaj. No to dawaj, co tam było? No, jeździłam na pontonach, słuchajcie, no. Całą noc chyba, no nie wiem. No w Mario całą Wochenendę grałam, no tu siedzimy, w Mario gram. Niemożliwe. Jak się te sny, nie, tak z naszej rzeczywistości na tą senną później tak oddziaływanie mają, słuchajcie. To Jarek naprawdę się pytał, że czy graliście w grę, czy tam film oglądaliście, a później wam się to śniło, że dalej akcja, czy coś tam. No, tak jest. Wbijasz się w ten obszar właśnie z tej gry, bo jest zasilany przez wielu, to nie, i akurat się podpinasz i dalej jedziesz z tematem. Tak, ale tam wody nie było w śnie, to tylko tam była w telewizorze. No, no. A powiedzcie mi, bo akurat w sobotę jak mieliście na wizji? Działo się fajnie. Działo się, tak? Wow. No spoko. 9 nas było wszystkich. Wow, to wszyscy prawie. Ładnie, no wszyscy co rozmawiają na głosowo. No. No później to mnie odcięło całkowicie. Mój telefon. Widzicie, jak ja ładowałam telefon? Nie dawał życie rady. Nie! Ja mam taką... Trzeba włącznik włączyć, żeby ładowało, a ja włączyłam... Słuchajcie, włączyłam, wszystko włożyłam, ale tego nie włączyłam prądu. Zasila. Ładowanie. Padł. Ja mówię, co on się nie ładuje? A on po prostu się całkiem rozładował, no bo przecież ja w ogóle nie ładowałam. To jak mam ładować? No tak. Kurde. A trzeba przycisk włączyć. A ja nie widziałam, że przycisk wyłączony. Ja mówię, niemożliwe, no wyłączony przycisk. Wszystkie takie teraz są z tymi przyciskami. No, także fajnie było. Także myślę, że będziemy praktykowali może co tydzień. Czemu nie? A można w weekend. No. Tak, plus minus, piątek, sobota, może zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Siema, Chris. Dzień dobry. Tobie wpadłem, to patrzę, co się odbywa. To patrzy, słuchaj, co się dzieje. Dużo się dzieje. No, fajnie było. A to wam jeszcze dopowiem, bo w sumie tak ostatnio to kładę się tak z takim pytaniem o imię mojej duszy, ale jakoś nie wiem, nie mogę jakoś coś wyłapać tego. Ej. Ze snów. No, mów. Właśnie, ja dostałem takie coś, dwa imienia. Kurde, to może do ciebie dotarło. No, ale nie wiem, ale dostałem, ja to było... Kurczę, ja to wrzucałem chyba kiedyś, zaraz wam pokażę. 24 minuty to trwa. I tam sobie zadajesz pytanie, nie?
Mówisz swoje, dostajesz imię. Ja dostałem raz, dostałem jedno imię, drugi raz dostałem drugie imię. Teraz mi się skojarzyło. No, to było. Ale... Jedno dostałem jakiś czas temu, a drugie dostałem w tygodniu chyba. Także masakra, nie? I sprawdzałem, co to znaczy to imię, nie? To nie jest imię takie... Co dzisiaj, jak, znaczy się... Co używane jest dzisiaj, tylko jakieś tam... No nie jest używane dzisiaj, to jest... Stare, powiedzmy, nie? Polskie, czy... Nie mam pojęcia. Niekoniecznie, cały czas to ogarniam, nie? No. No, nie wiem, dostałem imię i mówię, kurde, dobra, ogarnę to, nie? No. No i się zdziwiłem, nie? Bo jedno znalazłem, no. Siemanko, drugiego Czarek. Jeszcze nie znalazłem do końca. Halo. Cześć, hej. Heja. No, cześć. Okej. Okay. A co, to szukasz teraz, żeby powiedzieć? Patryk? Co? Szukasz teraz, żeby powiedzieć nie. Te imię, czy nie? Ja tylko wrzucę wam ten film. Ja wiem, ja pamiętam, nie powiem tego imienia, bo to jest dla mnie, nie? No. Ja myślałam, że chcesz powiedzieć. No ja tak samo, że szukam. Nie. Ja wam właśnie szukam. Teraz ja szukam, poszukam to nagranie i dam wam to nagranie. Jestem ciekaw, czy wy też usłyszycie imię. Dobra. Bo no może dobra. To chodzi... No co zrobimy. No i tak już kilka nocy tak próbuję i ten, jakie jest imię mojej duszy. Ale dzisiaj to, no w sumie imienia żadnego nie pamiętam, ale śniło mi się kolejka górska i taka myśl, że życie jest jak kolejka górska. Może tam raz do tej góry, chaty jechałeś. Raz w górę, już. Raz w dół. O, może, tak. Może. Bo ja dzisiaj... No. Mówię, kurde, kolejkę albo coś do jeżdżenia by się przydało tam, wiesz. I później ten. A, i coś, i jeszcze pod koniec coś, wieża Babel mi się przyśniła i tak się... I rzucam się... tekstowy do rozmów, to dobra. Jest nagranie, nie? Dobra, okej. Okay. Jak to ktoś ogarnie, to dajcie znać, jakie macie rezultaty, to wtedy skonfrontujemy, bo nie chcę robić spamu, świetnie. Nie? Ale... Świetnie. Nie, no trzeba sprawdzić. No i jeszcze pod koniec sen miałem jakieś coś, że zwierzył Babel. I się przebudziłem i patrzę, a jeszcze mam 20 minut do budzika, a to sobie jeszcze poleżę. I myślę tak sobie, o co chodzi z tą wieżą Babel, tam moja dusza, o co chodzi z tą wieżą Babel. Że no tak ogólnie, o co chodzi, to nie? Z tą wieżą Babel, takie pytanie sobie zadałem i tak śpię. I zaraz... Ale to nie ja! Tak w głowie taki głos. Takie coś. I później i już się ten przybudziłem, patrzę, a 5 minut spałem. Znaczy no, spałem. Tak przysnąłem, czy co? I to 5 minut trwało i odpowiedź taka przyszła. No i tyle, co my. Kiedy właśnie odpowiedź, to pierwsza myśl, nie? Albo coś jak odczucie. A to twój głos powiedział, a to nie ja? No nie, no usłyszałem to takie, no nie wiem, taki sen, nie sen, hipnogo... Nie, no, głos? Bardziej sen, nie. No, no, są różne głosy przecież. Aha. Ale męski czy kobieta albo facet, nie wiadomo jaki oby. A czekaj. He. Dobre pytanie. Chyba nie potrafię określić konkretnie jaka energia. No a głos poprzedniego wcielenia jest inny, czy taki sam? A kto to wie? Ciekawe, jak usłyszę, to ci powiem. Ale to poprzedniego wcielenia? No jak cię wcieliłeś poprzednio jako kobieta, to byś miał inny głos. Okej. Co tam u ciebie, Czarek, słychać? A Sandra jest dzisiaj? W porządku, dziękuję. Jest. Sandra jest? Nieobecna. Nieobecna. Nie ma, ona, nie wiem, pewnie koło... A nie, to już 21. No, jak ten czas leci. No, zazwyczaj koło 9 zaglądała. A może przyjdzie. No ja już piję herbatę wrzosową, nie?
Wrzasy, wrzasy. Na koncentracji dla dzieci, bo to jest dosłownie dla dzieci herbata, nie? Tak naprawdę. Jak na przykład z nauką, wiecie, nieraz tam dzieci nie chcą tak siedzieć, nie? Przy tej, wiesz, niektórzy się nie umieją koncentrować, dzieci w szkołach, to się taką herbatę parzy, a ja sobie to robię. Proszę. Nikt nie chce tego pić. A smaczna jest? A ja wiem, co to są takie kwiatki. Same kwiatki jest. Nie lubię. Znaczy, czy ja wiem, czy to smak ma? Jak dzieci nie chcą pić, to pewnie im nie smakuje. Nie, no musieli tam raz wypić. Nie, no parę razy pili. No, no, no. Kurde, gdzie jest moja szklanka? A, bo tak w sumie was nie było, Edytka i Czarek, w sobotę, to tak na tym, na wideo tak rozmawialiśmy właśnie i Marcin zarzucił temat, żeby wymyśleć nasze miejsce spotkań, co nie? No właśnie, widziałam, widziałam. I tą chatkę, no, co na tym jest, OB Challenges, to tego, to tak każdy coś tam od siebie dorzuca, co tam chce, także... Z jednej strony górska chatka, z drugiej strony jakaś tam zieleń, las. No, trochę nowoczesna, no, trochę górska. No właśnie, no tak, taki eklektyzm totalny. Także później przegłosujemy, co przychodzi, co nie przychodzi najwyżej. Patryk ma wieżę obserwacyjną. Dominik ma tą hamaka, nie? Hamak, hamak. Aha. Wiola ma wrzosy. No. Także śmiało dorzucajcie wasze propozycje. Co tam żyrandol mi się podoba. Będziecie chcieli. Najlepszy jest ten z rogów porobiony. Mi trochę ten wyskakiwać, co ja bym tam myślał. Ale myślałem o gruszy, bo lubię gruszki. O, no to już. Można. Zdjęcie. Wszystko, cały sad możecie. Zdjęcie i dosadzamy gruszki. Sadziłem w zeszłym sezonie. Chciałam jeszcze wstawić takiego zdjęcia mojego ulubionego, co ja lubię jeździć, tym kolosus. Ale taki inny kolosus, co jak jedziesz, to tam nie ma już, kończy się i po prostu w górę. To by się przydało, tak jak robić. Żartuję, nie wsadzę tego. Taką wyrzutnię, żebyśmy mieli? Wyrzutnia, no. Coś takiego. Dobra. Nie no, tam jak się jedzie, to się leci, nie? W dosłownym tego słowa znaczeniu. To tak, jak nam trzeba. Raz jadę i facet patrzy, nie? Mówi, a pani co, szósty raz już, nie? Pod rząd, nie? A ja mówię, a przecież ty nie inaczej. On tak samo jak ja, szósty raz i siódmy już nie wsiadłam, mówię, nie, dosyć. Pod rząd, nie, już za dużo było. Ja skończyłem na bungee dwa razy w życiu, a raz z dźwigu, a raz z takiego mostu. I a właśnie jak skakałem, w dźwigu właśnie, to miałem taki strach, że naprawdę myślałem, że umrę. To też podejrzewałem, że wtedy miałem nieświadome wyjście. Gdzieś tam z boku musiał powędrować to wszystko, nie? No z tego nie skakałem jeszcze. No ja miałem okazję na kolonie. No to fajnie przecież. I jak wrażenia? No, teraz już bym tego nie zrobił, ale tak. Fajnie. Skoczyłem wiecie, około mi się... 12, a około 17 zacząłem się trząść dopiero, nie tak z lęku. O kurde. Zawsze mi się wydawało, że to jest bezpieczne, a pamiętacie jak się to, w Polsce się to urwało? I tak. Tam wpadli na te dmuchane, całe szczęście, że tam były te dmuchane materace, czy jakieś tam były zabezpieczenia, mimo że nie trzeba było takich tych zabezpieczeń, no bo tak... I od tego czasu tak jakoś, zawsze mi się wydawało, że to jest no, bezpieczne, no ale tak, no gościu tak miał naprawdę, szczęście no. Wtedy. No ogólnie no, to jest zawsze ryzyko, nie? Jakby. Tylko, że no. Dużo tego na wakacje takich poprzyjeżdżało, co tam nie wiedzą co robią, jakiś dźwig wynajęli i tam chcą pieniążki po prostu zarobić, nie? Jednak sprzęty drogi do tego. Tak samo jak tym balonem lot, ile to przecież to...
dosyć też kosztuje. Nigdy nie leciałem, ale bardzo bym chciał. Też nie będzie nie leciało i nie wsiądę zresztą. Jak wiatr nie taki będzie, to cię nie ma przecież. Nie, ale tak, przecież tam, Jezus, sterują tymi jacyś fachowcy, to przecież nie ale będzie trąby powietrznej, ale... Można ale no to dwugostronne. Kotwice zazwyczaj. A to już wszyscy wychodzą, że tam projektujemy domy i tak dalej? Jest już taki ten... poszło? My sobie to robimy tutaj. Mentalnie. Póki co. O, jest i grusza. O kurde, ale gruszek nasadziłeś, Michał. Michał nie próżnuje. O. Jak gruszki, to z rozmachem. Oczywiście. Ja też codziennie muszę gruszki jeść teraz, przecież. Ty, takie... Ale czekaj, nie wiem, jaki rodzaj to jest. Ja sobie posadziłem, ale zanim będę mu chcę, to przeminie trochę. No ja też fanem się zrobiłam gruszek ostatnio. Herbata ma, powiem ci, z wrzosowa, tu ma taki smak... Nie wiadomo. Nieokreślony. Na wrzos. Trzeba się napić, żeby wiedzieć. Naprawdę, bo to nieokreślone. To nie jest taki rumianek, ani nic takiego, nie? Taki, nie jest też taki smak, nie wiadomo jaki intensywny, czy coś takiego, po prostu... No... Jakby kwiaty się piło, czy coś. A jeszcze mam inne chyba kwiaty, muszę zobaczyć, jeszcze inne mam. Ja lubię takie kwiatowe, wolę tak. Ja też, ja lubię takie herbaty, ale rumianek lubię najbardziej. A ja mięty. U, ja mięty nie dzierżę. A piołun? Mięta wpływa źle na testosteron. Piołun nie piłam. Nie? Piołun jest dobry na żołądek. Na produkcję kwasu są. No, kwasów żołądkowych. No, kwasowne. To jest gorzki gorycz. A to ja lubię gorzkę, to można sobie kupić. Tak samo jak mlecz. Raz koleżanka zrobiła taki mlecz do jedzenia. Kurde, jakie to było dobre, bo to było gorzkie. Do jedzenia? Czy sok z taki z tego? Nie, do jedzenia. Się też dodaje chyba. Do jedzenia. Ona to robiła, ona to jakoś dusiła, później jajko dodawało i to trzeba było dużo soli. I to było bardzo dobre. I tylko raz to jadłam. I zawsze mówię, mlecz kupię sobie. I zawsze nie kupię tego mlecza. Bo to nie taki z łąki, nie? Aha. Tylko taki większy, on ma takie większe te liście. A, mniszek. Tak, tak, mniszek lekarski, no. No, dokładnie. Aha, czyli te liście, robiła sałatkę z tych liści. Nie, ona robiła potrawę z tego. Ale z liści, ale nie z kwiatów. Czy z kwiatów? Ale z liści, no. Z liści. No, bo z kwiatów się znowu robi sok na kaszę, bo to babcia kiedyś też robiła. Tak, tak. Albo miód robią, nie? No. Bardzo dobry jest. Mi się też skończył już ten miód z Mieszka właśnie. Bardzo dobry był na kaszel. A u was też się takie coś robiło, że się cebulę drążyło i tam się nasypywało się cukru i taki syrop się robił? Znam, burak też. No, burak... Cnie się takie krążki i sypie się cukrem, no i ten syrop jest dobry na gardło, na kaszel, no. Tak, dobrze. Ale mi teraz ale z buraka czerwonego też super jest. Nie, tylko wtedy wydrążasz w buraku takim dużym czerwonym, nie? W buraku dziurę robisz, cukier zasypujesz i stawiasz na kuchence, nie? Podgrzewasz i wtedy sok się robi, bardzo dobre. Uważaj. Z buraków to się kisi buraki i później... A to ja wiem, zakwas też robiłam. Zakwas. Sami alchemicy. No ja do tego z syropu z cebuli to zamiast cukru daję miodu i jeszcze ząbek czosnku. Ale wiecie, co ludzie jeszcze robią? Słoiczek i Trzyszek w ciepłe robią. Miejsce i zaraz jest. Sosnowych. Tak. Z tych pędów, nie? Z tych zielonych jeszcze robią.
podobno też super. I chciałam nazbierać ostatnio i było takie drzewko fajne z takimi właśnie pędami, ale już się wiecznie oni spieszą wszędzie, na te lasy nie iść. A u mnie lasu nie ma. Nie ma to lasu. Brakuje tego lasu. Miałem taki z cebuli, to chyba z 15 lat temu ostatnio, miałem z 20. Tak, ale takie, wiecie co, takie właśnie rzeczy te pomagają. Te babcine przepisy tak. Bardzo pomagają, no. Moja mama mi dzwoni i mówi, koleżanka głos straciła, w ogóle nic nie może mówić, ma chrypę taką straszną. Ja mówię, a czemu sobie mówię, kogla mogla nie zrobi, no nie, no, nie zacznie też jeść. Pierwsza myśl. No faktycznie ona mówi, rozumiesz, jajka, przecież kiedyś... kaszel? Piosen... Nie na kaszel, nie. Jak na chrypę masz, chrypę gardło albo coś, nie? Stracisz głos lub takie coś masz w gardle jakby, no, problem. No to tylko kogel-mogel. Żółtka z cukrem utarte. Albo z miodem, nie? I tak. No, no z miodem nie ten. Chyba nie możesz sobie też wypić jajko prosto ze skorupki, ale ja tego bym nie zrobiła na przykład. Ja czasem tak robię. Mój dziadek co rano wstawał, wiecie co, dziurka, słuchajcie, te dwie dziureczki. Posolić, popieprzyć i heja. No nie wierzyłam, nie, ja mówię, nie. Żółtko tak najlepsze. Żółtko tak, ale nie białko, białko wszystko też. Wszystko razem, tak. Nie, no, idzie, nie. Wszystko, no przecież prosto ze skorupki, z jajeczka, nie z gdzieś wybijamy, nie. Tak jak wydmuszkę robisz. Oni wydmuszki robili od razu. Co rano. Ja mówię, dziadek, a ja mówię, jaką muszę to wypić, kiedyś chciałam spróbować, nie dałam rady, co nie w życiu. No ale wszyscy przecież w filmach to widzieliśmy, tak? Piosenkarze to zawsze te jajka przecież pili. No to od babci głos, kojarzę, coś takiego mówiono, tak. Że to na głos się tego. Chyba właśnie od dziadków to wziąłem, starych filmach. U nich się nauczyłem. Tak, Mariusz, w starych filmach też to zobaczysz, bo ja widziałam. W tych starych filmach piosenkarki piją właśnie te piosenkarze, to te jajka na głos. Wow. No i kiedyś też straciłam głos, dlatego wiem. Straciłam głos. No to co, pierwsze to były to musiała jajka być trauma, Wiola, dla ciebie. Robiłam jajka, nie, no właśnie, nie mogę się nazwać. O kurde. To było dobre, bo jeździłam na tych karuzelach, nie? I była taka mgła nagle. I za chwilę patrzę, ja głosu nie mam. Ja mówię, nie mogę przyjąć się ten głos. Mi głos od tego jeżdżenia. W mgle został. No bo taka pogoda była tak dziwnie. To była już zima, ale znaczy się nie do końca. Jeszcze tak zimno było dosyć. Już prawie zima była, bo to był chyba październik, listopad, to już zaczynało tak chłodno robić. Straciłam głos. Następny dzień były 4 żółtka, słuchajcie, i codziennie tak jechałam. I 2 dni odzyskane, nie? No ale to naprawdę nie wolno się też odzywać. Milczeć trzeba. Znowu się przydało, tak, nie? A jutro stracę głos jeszcze, ty. Ja zjadam mnóstwo jajek, tak 8 do 12 dziennie, ale nie odważyłem. No to co, gotowane? Nie smażone? Nie no, gotowane tylko i nie smażę. Aha. Na miękko, na twardo? Na mięciutko. A moje ulubione. 3-minutowy musi być. 3,5-minutowy musi być u mnie. 3,5. Ja 5 i z brokułem potem do blendera wrzucam i tak wcinę. O kurde, o tako? Takie ten robisz? No. Wow. Nie musi gryźć. Muszę spróbować. Nie musi gryźć, on wszystko blenduje. No, możesz ten na mrchewkę to zjeść, czy coś tam. Czy z sałatę zawijać. Czy możemy coś tam zmienić temat, bo ja zaczęłam czuć głód. Zaraz wszyscy będą zjeść.
Stanęłam ostatnio na wadze i doszłam do wniosku, że niestety, ale muszę się wziąć dla siebie, więc jakbyście mogli zmienić temat rozmowy. No dobra, to a propos głodu, to... Co, odchudzasz się? No. Co, mówiłaś, Jola? Odchudzasz się? Odchudzasz się? No muszę. A ja co? Edytka, nic nie musisz, ale za to możesz wszystko. No nic nie może, no właśnie. Możesz wszystko. No. A ja całe życie próbuję przytyć. Następna jestem lepsza. To powiem wam tylko a propos głodu. Ostatnio właśnie wieczorem też już tak przed spaniem. Trochę głodny jestem, coś bym zjadł, myślę. A, dobra, nie jem. Ciul tam. I właśnie tego wieczoru, tej nocy miałem te wibracje. A tak to już dłuższy czas tam nie miałem, co nie? Także chyba też jakiś wpływ jest, tak jak i Jarek mówi i ten, że nie ma. No coś, nie możesz być nie pojedz... ma co się najadać, no. No najadać, no. Także... Mi się wydaje, że to może być też inny skutek, bo słyszałem też o takiej metodzie, że ktoś je na przykład łyżeczkę soli i kładzie szklankę z wodą koło łóżka. I tak mu się chce pić, że jego ciało wychodzi, nie? Żeby się też słyszałem, no. Gdzieś to jakieś właśnie przeczytałem. Może to. A też, później nie? Strażnika lodówki zobaczysz albo jakiegoś picia strażnika, słuchaj. No. Tak jak moja córka z tym Odyniem. I co? Nie zjadła. No dobra. Jedzenie już odhaczone, to teraz o czym rozmawiamy? No, już kończymy z jedzeniem. To tak. Mówcie wy. Ej, nie pchajcie się tak do mikrofonu. Znalazłem na necie te chemisynki The Gateway Experience. Flaki. We flaku? W angielsku, nie. Ktoś tam preferuje, to nie wiem, czy chcecie torrenta, bo to jest, wiecie, ukradzione. To nie jest... Możesz torrenta, a nie możesz pobrać i gdzieś wrzucić tego, tak do nas? Czekaj, ja ci powiem, ile to ma jeszcze. Ile to zajmuje. Bo flak to może być dużo, nie? W sumie. Tak. Gdzie tu jest rozmiar? Jeden flak. A no 5,5 giga. A, to nie. No, tylko że to jest. Ile tego jest? Czekajcie. Gdzie mi tu pokażę? A, bo to pewnie cała płyta czy coś. Macie jeszcze. Ja muszę wypróbować jeszcze od Mariusza. Tak? Nie, to jest Marcina. 6 płyt. Marcina. Kurde, zawsze. A, 6 płyt. Z 6 płyt każda ma, widzę, 6 ścieżek. 4. No, więc to wygląda. Można po jednym wrzucać. Mogę na dysk Google'a u siebie wrzucić. No. Jest, ile to jest? 6. Jakbyś jakiś ładny wybrał i wrzucił, to bym cię wychwalał, jak bóstwa wlało się. Ja nie wiem, bo to jest teoretycznie tak, że to się powinno po kolei iść, nie? Bo to jest jakby cała ta seria The Gateway Experience. Czyli to jest Wave 1, 2, 3 i tak dalej do 6. O kurde, to jak ty to znalazłeś? Przecież to jest... No widzisz. MP3 to są i na komiku, ale w flaku to nie wiem. Ale MP3, a to jest flak. No. No Michał, potrafię. No wpisałem tytuł, napisałem flak torrent i znalazłem linka na Reddicie, który kierował do Pirate Bay'a. No i jest. Mam pauzę. To może być pułapka. To może być. Co? To może być pułapka. To może być pułapka. It's a trap. No, chcesz torrenta? Czy mogę wystawić tam jedną płytę dysku Google? Co wolisz? Co wolicie? Zrób torrenta, jak coś to wezmę na kota. Dobra. Ale to są te piski, czy taka ładniejsza muzyka? To są te dźwięki przez Roberta Monroe Instytut robione, to są te dudnienie, tak się nazywa. Ja nie chyba nie wiem. Można tak powiedzieć.
Ja mam tą zwykłą mapkę, tylko to tam robi takie bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu z jednej strony, z drugiej strony. Czy no minus tego jest na pewno taki, że ten lektor, no to jakby on cię nie sprawdza live, nie? W sensie, że jest po prostu nagrany, ci gada, no. A jak ty masz jakieś tam, w sensie nie idziesz tym rytmem, który on tam prowadzi, no to tak teoretycznie to nie do końca zadziała, nie? Ale sobie myślę, tak, bo tak sobie pomyślałem, że teraz na mnie te dźwięki Darka Sugiera zadziałały. Mhm. Bo już kiedyś próbowałem te chemisynki. No to myślę sobie, a spróbuję jeszcze raz, nie? Bo wcześniej tak nie bardzo mi to coś dawało. No. Przynajmniej mi się wydawało, że efekty mam takie, jak nie powinny być, no. No ja ci sobie włączę tego sobie. Gdzie by to do muzyki to wyrzucało? Spoko, dziękuję. A proszę. Gdzieś znalazłem niedawno, ale nie zapisałem niestety, jak gdzieś w pracy słuchałem na słuchawkach. Gościu bił bębenek, jakieś takie tam szamańskie i muzyka basowa też było pod to wrzucone. Elektroniczna, ładnie zmieszane. I uderzał w rytm bicia serca matki, podczas gdy ty jesteś tam gdzieś w łonie, nie? I taki był... No tak, zajebiste to było zrobione. Mm. No, mega pomysł przede wszystkim. Nie? Mm. Ale wprowadzało w trans samą myśl o tym, że to jest ten dźwięk, sama jakby taki, wiesz, jak sobie tak wyobraziłem, że tak mogło być, tak mogło brzmieć. Wspomnienia. Fajne. No. Niekoniecznie wspomnienia, po prostu takie uczucie fajne. Uczucie, no. No, było ciemno. Ale może powróciły właśnie jasno. Wspomnienia pod wpływem tych dźwięków. Jak ciemno było, może. Potem było jasno. Potem się rozliczyłem. Tak jak to zdjęcie, co do tam humorów zrzuciłem. Ach nie, tak, tego malucha, tak, co się tak, urodził, no. Tak. No, pomoc ludzkości ewoluować, zanim zniszczył cały planet. Dobrze. Tak się zastanawiam nad tym serialem, co kryją jej oczy, no bo jakby z jednej strony oni pokazują niby to OB, może nie do końca tam tylko używali tego słowa ekstrawizacja, może nawet nie do końca słowa OB, ale z jednej strony no to co, pokazują, że coś takiego jest, nie? Mhm. Tak. I wiele ludzi może sobie pomyśleć, ty, ja też coś takiego miałem. No i techniki miałem, nie? Jakby nie było, techniki dobre mają. No, tak, tylko że jakby jak to się, po pierwsze jak to się kończy, nie? Generalnie, nie, ale generalnie wydźwięk tego zjawiska jest, myślę, że raczej negatywny. No oczywiście teraz... Że ludzi nie zachęci. Oczywiście, że nie zachęci, słuchaj. Moja szwagierka mi to wczoraj przysłała ten film i mówi, musisz to oglądać sobie ten film. Ten serial. Ja mówię, nie, telewizor, nie chciałam się tego Netflixu, bo bym musiała mojego syna wołać i on by musiał mi szukać, bo oni mają pełno kont porobione. Ja mówię, dawaj sobie w telefonie poszukam, nie? Znalazłam. Wszystkie oglądałam, słuchajcie, bo ona mi to... musisz, to taki super film. A dzisiaj rano piszę, że po prostu... No oglądałam sobie ten cały serial, nie? Te wszystkie sztafel. Ona mi pisze, ale czy to jest możliwe, tak jak pokazane? Ja mówię, przecież to film tylko. Oni, ludzie będą w to wierzyć, rozumiecie teraz? Naprawdę. I nie będą się bali wychodzić. Tak, i się będą bali, że ktoś im do ciała wejdzie. No tak, że się wymienią, tak jak w tym filmie. To jest tak samo, jak wpiszesz OB w wyszukiwarce i wyskakują te auto w box. Dobre. To jest
To jest więcej śmieci wrzucają, żeby tylko ludzi ten odgonić. Tak! No to, albo to Jarek na tym ostatnim live'ie mówił, że jest film o wychodzeniu, ale jest dużo fajnych elementów, ale i dużo kiczowatych. Że też oczywiście, tam... to właśnie o tym twierdził, tak. No. I, ale ludzie w to wierzą, rozumiesz? Ja mówię, jej, słuchaj, to jest tylko film. Tam to jest niemożliwe przecież, no jak? Nie, ona musi pogoglować. Słuchajcie. Ona teraz szuka, nie? Czy to jest możliwe, wiecie? No i dowie się, że jest możliwe. Jak szuka wszystko i przeczyta. Tak, tak, dokładnie. No, ludzie piszą wszystkie możliwe pierdoły. No i właśnie najgorsze jest to, jak ktoś jest, nie wie, nie zna się na tym, jak przeczyta, no bo nie umie tego odcedzić, co jest prawda, no co jest złe. No. I nawbija sobie, sobie tego do głowy. No i... Zacznie wpisywać, jak się bronić, nastawia wokół domu kryształów, robi pierścień z soli, wszystko tam. O, tego to nie wiedziałam, że pierścień z soli się robi. Dzisiaj czytałam, pierścień że z soli zabija ślimaki. A na ślimaki to tak. Cynamon w proszku wrogi i buty papcie na krzyż, znaczy przekręcić na drugą stronę, przestał się krzyża postawić przed I na co to pomaga? Na lepsze sny, nie wiem. Aha. Na Wiedźmina. I czosnek jeszcze pod poduszkę, no co czytam. A czosnek to na czarownie, na wampiry. Aha. To smalec, smalec z watą w uszy, tak? Jeszcze. Nie wiem, ale... Znaczy ja pamiętam... Nieważne, to chodzi, żeby działało, ale, nie? No Patryk, ludzie, ale niektóre rzeczy niestety działają, to jest najlepsze. To no jest tak, ale mówię, bo wiesz, jest taki, co wierzy, jest taki, co nie wierzy, nie? To działa w dwie strony, wam, nie? Że ja w moje babcinne sposoby nie wierzyłam i się śmiałam z tego, ale sobie zrobiłam raz i zadziałało, także takie niektóre rzeczy działają, no nie wiem jak to działa. Może wiara, nie wiem o co chodzi, ale działało. Nie, ale to z wiarą chyba nic wspólnego nie ma, bo jak tą kobietę wtedy co spotkałam, to ja też jej nie wierzyłam. Ja wręcz byłam sceptyczna nastawiona. I no to jak ona zadziałała, słuchajcie, że w ciągu jednej sekundy przeniosłam się nad siebie, tak? No jak? No. Także z wiarą nic wspólnego. No też było wkurzające, że oni się tak budzili z tego, nie? Tak nie mogli się wybudzić. Ach no, to jeszcze przestraszające. Tak. Tak. Wiesz, jest nie pierdoła. Bzdura. No gramy ludziom lęk, nie? Na podświadomość. Żeby nie wychodzili, żeby nawet nie spróbowali. No, ale techniki, dobre, co godzinę trzeba po prostu sprawdzać, gdzie się jest, tak? No to w sumie techniki są dobre, bo można sobie na przykład co godzinę nastawić zegarek, budzik i co godzinę to robić, tak? I te palczyce liczyć, tak? No. Także techniki nie są złe pod tam. Tylko te straszacze, nie? Dodatkowo. Ale tego filmu już nie ma tam. Dlatego wyjęłam ten film. Rano patrzę, jeszcze mamie wysłałam pierwszą część, mówię, jak chcesz sobie ogonić, ale już error był, już error i już nic sami wyjęty cały ten, ta strona nie działała. Kto pierwszy się odezwie? Cisza jest. Zbieramy myśli. O, Chris coś chce powiedzieć? Słuchamy. Tak. Hmm. Taki news. No mów. Na świeżo, bo już tak od wczoraj, przedwczoraj tak zapadła decyzja. 17 za miesiąc w kwietnia. No. Jedziemy, ja 10 raz, żona 13 raz. Zgadnijcie gdzie? Haha. No i łaskę. No gdzie?
Gdzie, 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 gdzie? Gdzie, gdzie? Egipt? Nie, nie, nie. Nie. No, do Egiptu. Tak? Tak. No, też do Warszala, tylko że do innego hotelu, nie? Guźba. No, tak się nakręciliśmy ze znajomymi tutaj, tam, siami i tego, i bujamy się. No i znowu Rafa, znowu tego, znaczy znowu, no, fajnie. No, obym koszmarów nie miał, tak, wtedy. No właśnie, tak. Kurde, tak, się zastanawiam, to nasze miejsce. Znowu z faraonami poleci. W jakieś ciepłe kraje przenieść, to łatwo by, łatwiej było mi się dostroić, a w jakichś Alpach, ale to, spoko, bo... To już zawsze możesz sobie piaskownicę tam za tą chatką wstawić, chociaż. Także takie, takie nicy, no. 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 Także takie newsy. Trzeba korzystać. No. Zdrowie jest. Córka praktycznie dorosła. Chata może zostać na tydzień sama. Luz. Nie ma co. No i fajne. A ryby? Jak najbardziej. W sensie takie do oglądania, nie? Albo skorzystać z dobrej tej. O, no. W sensie kolacyjki jakieś. Jakieś krewetiano. Jakieś krewetki i te inne seafoody. Owoce morza. Fajna sprawa. Krewetki jak najbardziej, ojej. Tak, mniemuszne. Z kostkiem dobre. Ja lubię. Tak, krewetusie są pyszne. Także... Nurkujecie też? Nurkujecie? Radę no, tak, tak. No to złota szukaj. Jak nie rurka, maska, to normalnie butla i... No, ale na urlopy ludzie jadą, wiecie, ile złota znajdują? Zawsze ktoś zgubi. Jak nie łańcuszek, to pierścionek. O, wykrywacz metalu na jakiejś tam plaży, to robi robotę. No, ja chodziłem z wykrywaczem dość sporo. No, no. To można nieźle na znajdywać różnych rzeczy. No. Przecież nawet na takich Mazurach, jak się jest, nie? Taki magnes neodymowy dupny wrzucasz, ściągasz powoli, a jakie rzeczy jakieś tam się łapią do tego. No. Trzeba wiedzieć, gdzie ludzie chodzą, nie? I to najważniejsze. No, jaki porty jakikolwiek tego, to co chwilę przecież coś wpada, nie? Komuś do tego, do wody. No. No nic. No czyli nikt nie z was nie jedzie. No. Nikt z was nie jedzie w ciepłe kraje, rozumiem. Tylko ja tak szaleję. Chyba mnie tu zbanujecie niedługo. Nie, czemu? Wrócisz, opowiadał. No, będziemy słuchać. Coś fajnego przeżyjesz tam, tobie. No, zawsze to zmiana miejsca taka i klimatu to robi takie w głowie zamieszanie. Fajnie to jest. Dobrze, na takie słońce. Właśnie są różne ciekawe rzeczy się dzieją właśnie. Nie, potem, nie? Jakieś takie wyjścia nieplanowane, nie? Wyrywa gdzieś. No coś no, ewidentnie tam koszmary. No. Już teraz będę 10 raz, to w sumie będę się mógł ubiegać o obywatelstwo. się śmiejemy, no. Że nie wrócisz już. Nie, to tak. A później powrót, nie ma kwarantanny? Nie macie kwarantanny? Teraz to w ogóle... Od kwietnia, od połowy kwietnia nie będą testy potrzebne nawet. Ale. No. Tak. Ale pewnie z powrotem, pewnie tak. Znaczy gdzie? Tylko w Polsce, czy skąd masz takie newsy? Tam. Wyjazd tam. No bo no, śledzimy, nie? Wyjazd tam, do Egiptu, no to właśnie testów nie trzeba będzie, ale. A z powrotem może? Z powrotem pewnie tak. No ale to nie ma problemu. Jak ja przeszedłem w jedną i w drugą stronę, bez problemu, to się nie przejmuję. Może nie ma problemu.
Tak się ludzie boją, kurczę, no, siedzą po tych domach, kurde. Nie ma co, trzeba jeździć. I to Majorka najlepiej pasowała z tego wszystkich, gdzie była. Majorka, no nieźle. Pogoda mi pasowała, wszystko mi pasowało. Było idealnie. No. Turcja jest gorąca dla mnie, to jest 40 stopni bez oddechu. Nie, jak stanie powietrze w nocy, to musisz wstać i pod prysznicę zimne. Na zimne wody też nieraz nie ma. Musisz w zamrażarce lód robić, przesadzie. Gaszą światła, słuchajcie, w Turcji. I ta ohydna woda z tych banków tam u góry, z tych cystern leci. Tak to nie, mnie to Rafał właśnie ciągnie. Morze Czerwone do mnie właśnie ciągnie. No tak to znaczy, ja byłam nad Elejskim, jest bardzo pięknie, tam gdzie Cypr masz, nie? Tam jest bardzo pięknie, na przykład Didim, te obszary, nie? Bodrum, Izmir, pomiędzy te góry. No ale wiesz, no w Egipcie to masz gęstą. Ale tam ja byłam przerażona, jak ja usłyszałam, że ja 1,5 godziny muszę przez góry jechać, wiecie? To jest stromy. Ja patrzyłam tylko i słyszałam, tam autobus spadł, nie? Ja mówię, jak? Tam nie zagrodzone, po prostu jedziemy tak prosto od razu? Ja mówię, niemożliwe. Tam nic nie ma, wiecie, tam jedziesz i jak na przykład byś się tak na telefon spojrzał, nie? Tak sobie, nie? To byś pojechał prosto i od razu spadasz, proste. Tak jest tam. No i nie mówię o lądowaniu już w ogóle między górami, tak? Jak wiatr zawieje. Za gorąco, ja bym, nie. Majorka jest idealna. Orki z Majorki. Na Majorce jest fajnie, bo tam pływasz sobie, możesz sobie popływać przed południem, a później skakać musisz, nie? No bo fale. Zależy jaki jeszcze okres. Ja to mało podróżowałem, mnie to jakoś tak nie ciągnie. Zwiedzania świata. No fajnie jest tam. No tu u nas ta pogoda, no to... Zresztą u nas też fajna pogoda się robi teraz w lato, nie? W ogóle się nie opłaca wyjeżdżać tak naprawdę. Teraz już nie. Pod namiotem jest też fajne. Ostatnio byłam pod namiotami, to było też fajnie. No zwłaszcza jak pada. No nie padało akurat, jak byłam. Ale słuchajcie, słychać wszystko, każdy oddech, każdego, nie daj Bóg, jak ktoś by zakarsnął, kurde, jak się budzisz, od razu słuchajcie, jakbyś na dworzu spał, nie? Rozumiecie? Pod namiotem. Dziwnie tak. I nie mogłam zasnąć pierwszą noc. No każdego oddech słyszałam, to niemożliwe. Ja mówię, co to jest? Na dworze śpię, czy jak? Orki z Majorki. Jak nie widzieliście, to polecam. Ale byliście pod namiotem, byliście, nie? No nie. To jak na takim... Aha, nie. Nie. No tak pod namiotem nie jest. No tak jest pod namiotem, że po prostu... Tak, no wszystko słyszysz, słuchajcie, wszystko. Od A do Z, każdego z osobna słyszałem. Dobre było. No dlatego jak się idzie spać pod namioty, to trzeba się upewnić, że jesteś w takim stanie, że nic nie słyszysz i nie widzisz, jak idziesz spać. Tak, ale no, to pole namiotowe. Tak, jeszcze... Kiedyś to było tak, że się pojechało, można było namiot rozstawić gdziekolwiek. Teraz jest zabronione wszędzie to porozstawiać, tylko możesz na polu kempingowym postawić ewentualnie namiot, albo w ogóle nie postawisz. No bo ludzie srali jak zwierzęta. Jest naprawdę tak. Nie możesz jechać gdzieś, sobie postawić sobie od tak namiot. Nie idzie. Zaraz cię zwiną, jak to się mówi. Ale nad jeziorem jest fajnie też pod namiotem. Elegancko.
Znaczy ja byłam nad morzem, nad jeziorem też fajnie. No tylko wtedy komarów masz więcej, nie? Też w sumie tak. A nad morzem nie ma tak komarów, zauważyłam. Są. Znaczy się nas nie gryzły. Znaczy nie było. Masz błękitną krew. Nie. Najbardziej gryzą grupę krwi zero. To ja mam zerówkę. Kurde, ja to wiele by tłumaczyło. A kogo najmniej? Chyba B, pamiętam, bo ja mam B. To pamiętam właśnie. Gdzieś tam widziałem. To wtedy musisz witaminę chyba B łykać i wtedy tak nie gryzą. Słyszałam. A nie wiem, już nie pamiętam. Ja mam 0 plus mam i komary. A jeszcze niekoniecznie. Jeszcze a ciemne ubrania bardziej lecą. Nie wiem, ja się psikam ofem i nie gryzą. Ma dużo tego typu, bo po prostu... Michał przerywa. Michał, brzmisz jak Tybor. No. A może zamienił się z Tyborka już. Efekt fantastycznych słuchawek. Przygotowuje się na noc już, jako cyborg. No. Ale sobie. Do boju. Palę sobie hejmisynka i zobaczymy. Pójdę sobie tą płytą po kolei. Wcześniej to się chyba zatrzymałem na trzeciej albo czwartej. Zobaczymy, co będzie. Ale to cię budzi? Jak się zatrzymuje się płytę i następną musisz włączyć, to cię budzi, tak? Znaczy to nie chodzi o to, żeby przy tym zasnąć, nie? Tylko żeby tam, powiedzmy, te ćwiczenia, które gościu podaje, aha, żeby je przerobić tak po kolei, nie? Mhm. Bo tam po kolei relaksacja jest i tak dalej, te no, kolejne... No, pierwsze dwie no to są jakieś tam orientacja, a drugi to jest wprowadzenie do fokusu 10, nie? A później zaawansowany fokus 10 i tak dalej, i tak dalej. No to spróbuj nam powiesz, jak to u ciebie. No ja już próbowałem, no ja tam parę przeszedłem, ale właśnie ja to się chyba wtedy za bardzo spinałem. Tak jakby za bardzo chciałem. Tak, skoncentrowałeś się za bardzo, za bardzo chciałeś i nie wyjdzie. Teraz na pewno w porównaniu do, nie wiem, kiedy ja to próbowałem ponad rok temu, ostatni raz, 2 lata temu, no to jak sobie tak popatrzę, no to no na pewno zdecydowanie lepiej do tego podchodzę. Zresztą po tych dźwiękach od Darka Sugiera, no i te trzaski tajemnicze. No właśnie, mnie to zadziwiło. Ale jak słuchałam, to zapomniałam, że ty słyszałeś te trzaski. Mnie to zdziwiło wręcz wtedy. Jak ja usłyszałam te czasy. Nie, no ewidentnie to jest od nas, nie, to na pewno tego nie ma na nagraniu. Mhm. Jeszcze raz słuchałeś tych nagrań i nie było tych czasów. No za drugim razem jak słuchałem, to były, ale raczej w innym momencie i mniej. Aha. No więc, a kolejny raz, trzeci, to nie słyszałem w ogóle, więc... Ach, to nie mam co słuchać, żeby sprawdzać, czy są, czy nie. Znaczy, jak przesłuchasz i na przykład raz będziesz miała, a kolejny raz będziesz miała inaczej, no, to na pewno od ciebie, nie? Nie z nagrania, no. O, Czarek, ciebie wcześniej nie było, jak mówiłem, bo ostatnio też miałem te wibracje właśnie, wybudziłem się z wibracjami i później za jakiś czas słyszałem te szeleszczenie, o którym mówiłeś, te kartki, no
Od razu mi się skojarzyło, że z tym, no. No, ale... To już wiesz, o to mi chodzi, nie? To, bo to brzmi jak no. taki karton no, porwany. No, takie... No. Nie to no. zgniatane, nie to co, takie... Nie wiem, takie... No takie szumienie, ale no. rwanie, nie? Nie wiem, jak to no. też opisać. No, 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 no to jest... No. No super, i, super. No, ale, ale kurde, no nie wiem, no... Próbowałem czy tam ręce podnieść, czy coś, czy tam... A ty mówisz, że co, że myślisz tylko, że do góry i już cię wyciąga, wychodzisz? No jak jesteś w tym szumieniu i rwaniu, no to już odłącza się jakby to, nazwijmy to ciało astralne od ciebie. Chwilę musisz po prostu uświadomić, co poleżeć tak sekundę. No i normalnie ja się ruszam tak jakbym, nie że chcę ciałem ruszyć, tylko myślę sobie, nie podnoszę się i od razu jest bez problemu. A to ty też miałeś to rwanie? No... Jakie rwanie? Czarek czy ja? Znaczy ty, Mariusz. Ja? Bo powiedziałeś, że miałeś te wibracje i rwanie, czy jakoś nie, tak? Nie, wibracje no, i te. Wibracje i te trzaski. Rwanie i karpy. Aha, no. No, i te no, w głowie takie trzaski i ten... To. No i później właśnie próbowałem, że tam czy ręce wyciągnąć, czy coś. No nie wiem, jakoś coś się nie ogarnąłem w tym, co dalej. I zaraz wibracje ustały i ten, co? Tak, bo ty się ruszyłeś ciałem, ty się ruszyłeś swoją ręką pewnie, tą no nie, tą cielesną. Nie, no że próbowałem, nie. Ale że ciężko, że nie da rady, że coś, aha. Nie wiem. A z tymi piskami, ja to chyba tylko coś pomyślałem, ale tak za bardzo w to nie wchodziłem właśnie, nie... Nie rozwijałem tego, bo no poszłem spać i zaraz po zaśnięciu właśnie wibracje mnie obudziły. Myślę, o to kurde, to jest to. Ale już pierwszym razem, no to chciałem się tam wyrywać od razu, co nie? I tak dalej, próbować coś tamtego. To nic nie ten, nic nie poszło, ale kurde. Później... Ale później właśnie, że tak wyobrażałem sobie, że stoję obok łóżka, co nie? I tak jakby część świadomości się oddzieliła, że już stamtąd jakbym widział. Ale część, tak jakby większa część czuję w głowie dalej, co nie? No. No, ale tak jakby, nie wiem, jakby część świadomości jakby poszła. No i a długo byłeś w tym stanie, jak to szumienie słyszałeś w głowie? Wiesz co, no to szumienie, no to ja wiem, z pół minuty, z minutę może. I cały czas wibracje, co nie? I cały czas wibracje w ciele czuję. No i próbuję coś wiedzieć, ale nie, no. Świadomość cały czas w głowie no właśnie, bo w ty głowie próbowałeś ma. Coś. Nikt nie próbować. Poddać ci nic więcej. Kurde. No to trochę, dużo racji w tym jest, że trochę próbowałeś i może trzeba było... Jak ja, wiesz co jest ciekawe, że ja nie mam już wibracji. W ogóle nie mam żadnych, nie? Mam tylko to szumienie. Aha. Nie wiem, czy to powinno ci ustać, czy powinien się cały czas mieć. Może tak jak ten Jarek mówi, musisz pobawić się trochę tymi wibracjami wtedy i tym szumieniem w jakiś sposób, żeby wytrząść siebie, nie? Żeby cię w kosmos wytrzepało, tak jak nie. Wyrzutnia. Tak. O. To zobaczysz wtedy wibracje, co to jest w ogóle kosmiczne coś. No. To się, kurde, no aż nie mogę uwierzyć. No tak ale ciekawe to było, ale... no. To właśnie tej nocy, co taki głodny trochę się położyłem, że tak pusto w żołądku miałem, a myślę, a zjem? Nie będę jadł. To Mariusz, następnym razem po prostu nic nie rób i obserwuj, może będziesz miał tamte kosmiczne. Petardzie będziesz siedział i powiesz, ja pierdolę, Violeta miała rację, ja. Ale ja za żaden narkotyk się nie umywa, kochany, co? Obecnie co weźmiesz, nie, w życiu się nie, tak, tak jak to działa, to nie ma żadnego narkotyku takiego na świecie, kochani. Naprawdę, mówię wam. A masz jakieś puste łóżko w domu, gdzie możesz się przekimać? Nie swoje, takim, gdzie normalnie śpisz? To? No ma. Mariusz? No żeby cię nikt nie dotykał. No to spróbuj tak, spróbuj tam właśnie. Ja zauważyłem, że jak właśnie wychodzę innym niż swoje łóżko, to jakby to moje to drugie ciało, to astralne, jest jakby w szoku, że o kurde, gdzie łóżko, nie? Gdzie jestem?
Dobre. Że nie wie, gdzie jest, że miejsce startowe jest inne, nie? Że jest tak przyzwyczajone do tamtego, że jak jest inne, to tak i łatwiej zmienisz się to podświadomie, masz rację, w innym miejscu i on się budzi i daje ci znać, o, jestem w salonie i ty od razu też czujesz, że jesteś nie w tym miejscu, gdzie trzeba. Faktycznie. Kurde, dobra. Coś w tym jest, faktycznie, może się wymienię łóżkami z moją córką teraz. No, może zarobić. Zauważyłem też, że ludzie często mówią, nie, że jak się wprowadzisz do nowego domu czy coś, to powiedz, co ci się śmieło. No tak nie? Dalej. No zapamiętaj ja pierwszy sen. Mi się ten sen pierwszy właśnie wszystko było tak właśnie się przejawił, tak jak było. Także sprawdził się co do joty. Może wtedy śpiąc wchodzimy w ten mikrokształt, który jest wokół tego pomieszczenia jakoś tam uformowany i dlatego coś tam ktoś kiedyś powiedział, nie? Jakiś stary dziadek by wiedział o to i stąd się to wzięło. No. Możliwe, a może jakaś inna historia. No możliwe, możliwe. Coś w tym jest. Tak. Ja też w to wierzę. No, ciekawe. No nic, eksplorujemy dalej. No to Mariusz, masz postęp. No, drugi raz się poddaj i obserwuj, zobaczysz, jakie jaja będą. Naprawdę. No bo tak się wybudziłem, czuję wibracje i myślę, już nie będę się szarpał, zobaczę, co się będzie działo, tak z ciekawością, co nie? I zaraz coś, jakaś albo ciemna postać, albo coś, że próbuje mnie wystraszyć. Myślę, a tam nie wystraszę się, co nie? Obserwuję dalej. No i zaraz zaraz znowu w ciele te wibracje czuję. Później, tak jakbym wiesz co, obecność tej innej tej osoby, czy coś? Czy tego bytu? Po prostu miałeś wrażenie, że obecności czyjejś, tam takie złudzenie, że ten... Nie, tak. Bardziej widziałem niż czułem. O, proszę. Widziałeś? No, a później dalej te wibracje mam i kopnąłem się, że jakbym i że jestem w innym łóżku, w takim pojedynczym, a obok stoi jakiś chłopaczek taki młody, ale taki szary, tak jakby duch tam z filmów, co nie? No. No. I później po tym słyszę te trzaski. A dopiero na sam koniec się kapnąłem, że ja już ten drugi raz w tym łóżku pojedynczym jak byłem, to nie było moje łóżko. A wtedy nawet sobie tego nie uświadomiłem, że jestem jakby w innym miejscu. Czy to, nie wiem, czy w innym czasie, czy co, nie wiem. Jak to powiedzieć. Kurde, no tak tyle się działo. Byłeś, nie wiem, no. Wychodziłeś już z drugiego pewnie i się ocknąłeś. Kurde. Ale no coś się dzieje. Ale widzę już ładnie, już widzisz, wychodzisz z ciała, żeby wyjść drugim ciałem z ciała, nie? Tylko mówisz? No, automatycznie już. Możliwe, tak. Tak się nakręciłeś na wyjście. No chyba to... Ja też tak miałem ostatnio, że też taki dwupoziomowy, nie? No. Przy zasypianiu, tak trochę zasnąć nie mogłem i miałem wrażenie, że zasnąłem nad swoim łóżkiem, a później jeszcze nad sobą. No. Jak się obudziłem z tego stanu, to najpierw, wiesz, raz się obudziłem, a później drugi raz w łóżku. Też tak miałem. No ja te największe takie, najbardziej żywe wizje i te całe doznania poza ciałem miałem właśnie po wyjściu z drugiego ciała, nie? Jak mi się śniło, że śpię i ten w tym drugim ciele, w którym mi się śniło, że śnię, miałem sen i powiedz wtedy... Powiedz mi, w trakcie wtedy, na tym drugim poziomie, to ty czułeś, że ty śpisz na tym pierwszym? Nie. Wydawało mi się, że po prostu śpię tak ogólnie, że to jest sen. Że jestem, że wiem, że to jest sen, że jestem świadomy, spokojny, kontroluję. Ale nie byłem świadomy tego, że to jest sen tego drugiego ciała, jakby, nie? Ale to kolejny, tak? Poczekaj, nie zrozumiałem. Robota, Michał, włączyłeś. Sam się włącza. To nie ja. Czy jak się budziłeś, to się budziłeś po kolei, czy od razu w łóżku?
Tak, nie. Właśnie to jest najśmieszniejsze, że obudziłem się w tym pierwszym łóżku i tak kładę się i mówię, gdzie to jest? To kurwa jest, przecież to nie jest moje miejsce, nie? I po prostu właśnie się tak przeraziłem, że z tego ciała do tego fizycznego mnie cofnęło, nie? I za każdym razem jest tak samo, pomimo że wiem, jak tam wygląda i tak dalej, byłem tam już setki razy, za każdym razem to samo mówię, co to za miejsce? I od razu jeb z powrotem, nie? Dla mnie to na przykład w tym serialu, serial, to akurat to budzenie się wielopoziomowo spoko przedstawione. Bo tam było takie jedno ujęcie, nie? Jak ta babka się budziła wielopoziomowo. Raz, no to właśnie to. Ja się na spokojnie akurat budziłem, nie? Że tak jakbym otwieram oczy. W trakcie budzenia się to wiedziałem, że zasnąłem w tym pierwszym poziomie. Tam się obudziłem, otworzyłem oczy, patrzę sobie, jeszcze to nie to i drugi raz otwieram oczy w łóżku. No mi się zdaje, że ty, Mariusz, podobnie już też, szczególnie ta szara postać, że mówisz, ja też na początku takie wszystko szarawy, taką mgiełkę jakby widziałem. I to właśnie inny pokój, ale też i inny pokój był. Że komoda była, ale to nie moja komoda. Tak trochę inaczej. No ja mam w ogóle inne światło, jakby słońce miało inny kolor, nie? Takie fioletowo-pomarańczowe mam, tak jakby gwiazda gasła, nie? Tak nie wiem, to się nazywa czerwony karzeł, chyba taki taka stan takich gwiazdy. Zupełnie inaczej mi wszystko, nie? To nie, to ja raczej tak szaro, taka noc, ciemno, no. Ale jak to jeszcze było? Bo miałem też rozmawiać, a to w sobotę było dosłownie, 13. Tak? Coś takiego. W tą sobotę, bo rozmawialiśmy trochę dłużej na tym, tu na Discordzie sobie, tak na luzie, ale ja poszedłem do dzieciaków i przespałem się z 1,5 godziny, napisałem na kanale, zaraz wracam, co nie? A poszedłem i nie było mnie 1,5 godziny. I przysnąłem wtedy i wróciłem, porozmawiałem jeszcze z godzinę, wszyscy tam później się rozeszliśmy. I się położyłem właśnie w 1:30. I to zaraz po tym właśnie było, zaraz po tym położeniu. Także też miałem tam te 1,5 godziny, plus minus, do 2 może, drzemki i po tym właśnie. Także też nie od razu jak się położyłem spać, to nie, tylko dopiero po wybudzeniu. I właśnie ten pierwszy mój taki świadomy sen bardziej, no to miałem też po takich dwóch godzinach drzemki. I po wstaniu, tam rozbudzaniu trochę i po położeniu. Tylko tamto to było już tak intencjonalnie dosyć. O, ale tak, teraz też taki... mówię, że po prostu się kładłeś, nie? Bez intencji. Może tak. Też ten luz, nie? W końcu, tak, że... tak, no. W sumie tam... Aha, nie miałem żadnej intencji, ani co w sumie nawet. Tak jakoś na luzie. Cały czas. Myśląc o tym też, niby jest delikatna presja, ale mózg czuje tą presję, że jest, nie, że musi wyjść. I to naprawdę nie pomaga. Najlepiej jak właśnie w dupie się położysz, w ogóle nie będziesz chciał tego i no, zazwyczaj wtedy jest. Dzieje się. No. Ale też jak widzę, skoro na ciebie działa ta metoda, kiedy się przebudzasz i tobie łatwiej jest potem wejść, to może warto z tym poeksperymentować, nie? Skoro zależy ci, żeby w ten sposób to osiągnąć. No, słuszny tips. Może musisz znaleźć, bo jest sen dzieli się na cykle, nie? No. Tam chyba ostatnią fazą snu jest ta faza REM. To może musisz poeksperymentować u siebie, zobaczyć mniej więcej po ilu cyklach, czyli raz się budzić po godzinie i zasnąć, raz po 2, raz po 3 i zobaczyć, po którym najlepiej będzie ci wyskakiwać, nie? Zobaczyć, w której godzinie u ciebie się zaczyna faza REM. Nawet budzik sobie nastawić, czy nie? Nawet sobie nastawić budzik, no. I wstać. Są też apki, które monitorują niby te czas nocy. Cykle snu. Tak. Że kiedy spokojnie śpisz i tak dalej. Znacznie. Mniej więcej ile od zaśnięcia. Prawie rozumiem robota Michała. Moje słuchawki chyba mają dość na dzisiaj. No, chyba tak, ale w sumie
Możemy powoli też kończyć. Nie wiem, jak inni. Jak no, mnie? Pójdź na jedno. Także jakby co, chemisynki już są w naszym folderku i rozpakowane, także jakby ktoś tam sobie pojedynczo chciał ściągać czy coś, to już można. To już można do folderku zajrzeć. To ekstra. No. Także. Uprzejmie dziękujemy. Także tak, to no luzik. Dla nas wszystkich. No właśnie, gdzie te chemisynki są? Do folderu tam, nie wiem, w regulaminie znaczy... wrzuciłem link. Nie wiem, ty Chris masz ten hasło, czy nie? Znaczy hasło? No, bo tam jest zahasłowane. Moment, a miałem coś tam. No, jak nie, to ci zaraz podeślę. No to tam... No, Dominik wrzucił od Dominika. No właśnie, przydałyby się jakieś fajne konkrety, bo tak to... Ja to tylko wszystko na smartfonie działam i... Mhm. No ja tak samo. Średnio. Gdzieś coś znaleźć fajnego. Mówicie tu o tych... O Darka Sugiera tych, ale tam on, u niego w ogóle tego nie ma. No to jest też u nas wrzucone do folderku wrzucone. No, także sobie tam zaglądam. W sumie to zaglądajcie coraz, bo tam jak jakąś książkę czy coś dorwę, no to zaraz tam dorzucam, czy... E-booków jest tam też masa, jak ktoś coś chce. A wysłałbyś mi hasło, jakbyś miał tam chwilę wolną? No jasne. No dzięki. Ja tam przejrzę wszystko sobie coś. No, jasne, także bierzcie i korzystajcie. No dobra. No to życzę to wam no, dzięki miłej, za dzisiaj, no. Miłej nocki. Super. Również. Miłej nocki, cześć wam. No, dobranoc. Do usłyszonka, dobranoc. No dobranoc. Szeroki fajne kontur. Dosyć. No fajnie. Fajne tutaj doznania opowiedziałeś. Spoko. No, a, dobra, spoko. No. Fajnie. Fajnie, fajnie, no dzięki, dzięki. To tymczasem bolem lasem. No, do miłego, do następnego. Hej. No hej. Dzięki Dominik, hej. Cześć.